napisała dwa dni temu tekst promujący naszą konferencję w ramach swojego bloga. To tekst zakopany przez politykę.pl. Nie ukazał się w takiej formie, jak zwykle się te teksty ukazują. To jest tekst, który bardzo jednoznacznie stawia sprawę dialogu z Kościołem, czyli z instytucją Kościoła, czyli z księżmi, biskupami. Nie mam na myśli prywatnych rozmów, czy nieformalnych rozmów z katolikami. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Twierdzę, że taki dialog jest nie tylko niemożliwy, jest niemoralny, niedopuszczalny, ponieważ może sprawiać wrażenie akceptowania, tolerowania w normalnej komunikacji społecznej, organizacji jednoznacznie przestępczej, to już jest zupełnie poza wszelką dyskusją, znaczy praktykującej działalność przestępczą w sposób ciągły, masywny i mającą wewnętrzne mechanizmy ochrony, obrony przestępstw, przestępców przed odpowiedzialnością. To jest organizacja czerpiąca ogromne profity z popełnianych przestępstw. Także tu nie ma w ogóle dyskusji, jakkolwiek oczywiście Kościół katolicki nie powstał w celu dokonywania przestępstw i tego warunku definicyjnego organizacji przestępczej nie spełnia, ale te warunki, które stanowią o potocznym rozumieniu pojęcia organizacji przestępczej, oczywiście Kościół spełnia. Więc nie wolno tego czynić, ale nie wolno też czynić z powodów logicznych, ponieważ księża ostentacyjnie, można powiedzieć, rażąco nie spełniają moralnych, intelektualnych warunków uczestnictwa w dialogu, to znaczy z góry wiadomo, że nie cieszą się wolnością intelektualną i nie mogą zmienić swoich przekonań w wyniku jakiejkolwiek rozmowy, więc wszelki dialog jest oparty na fałszywych, kłamliwych podstawach pozornej wiary w stron w to, że rzeczywiście o czymś rozmawiają i może się czymś przekonać. Ten tekst jest o tym. Natomiast, drodzy Państwo, odnosząc się do kwestii otwartości Kościoła, to ja się oczywiście zgadzam z tym, że w Polsce to jest, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Jest paru księży, którzy mają koncesje na obsługiwanie czy środowisk liberalnych i tam zgrywają jakichś takich, nie wiem, cywilizowanych. Jest paru księży prześladowanych, ale nie wyrzucanych z różnych powodów, bo mają takie czy inne kwity na kogoś. No i jest takie powiedzmy, takie środowiska jakieś drobnomieszczańskie, które uprawiają jakiś taki taniec na jedną nóżkę, na drugą nóżkę, trochę by chciały być jakieś takie uczciwe i postępowe, ale tak do kościółka też chodzić. No i kościół to jeszcze obsługuje. To jest wszystko bez żadnego znaczenia, to jest taktyka, to nie ma nic wspólnego z żadnym realnym ruchem kulturowym, intelektualnym i jest całkowicie się zgadzam ze strasznym odbitkiem, że takie rzeczy są tylko na Zachodzie. Ale chciałem powiedzieć, że jest otwarty Kościół w zupełnie innym sensie. Otwarty skrycie i podziemnie. Otwarty w tym sensie, że jego członkowie, jego funkcjonariusze szukają pomocy moralnej, wsparcia u ludzi uczciwych, które są dla nich autorytetami, których oczekują jakiegoś dobrego słowa. I ja chciałem pokazać takie świadectwo, ja jest tam bardzo wiele, myślę, że nasze kobiety znacznie więcej, bo takich dokumentów. Podam Państwu przykład listu, który otrzymałem od księdza redemptorysty. Ja takich rzeczy dostałem, powiedzmy, w ciągu życia kilka czy kilkanaście, Staszek jako znacznie bardziej rozpoznawalny w tych sferach, pewnie kilkadziesiąt. To jest Kościół otwarty. Wtedy, gdy księża błagają o pomoc, proszą o wsparcie, wiedzą, że są wikłani z przestępczą działalność, sami są ofiarami tych przestępstw i proszą o jakieś zrozumienie, proszą o to, żeby nie potępiać ich razem ze wszystkimi, żeby widzieć w nich ludzi. I wtedy oczywiście my odpisujemy tym ludziom, że ich dobrze rozumiemy, że jest przed nimi droga wyjścia, że można wyjść z Kościoła, można się wywikłać, że chętnie pomożemy, że ich wesprzemy. Ja wielokrotnie takie listy pisałem i tylko na koniec tej wypowiedzi chciałem dać głos, kilku zdaniach takiemu właśnie księdzu, który do mnie napisał. To jest bardzo, bardzo charakterystyczny list, myślę, że Staszek Obilek i może także inni tutaj dostali coś podobnego. Więc piszę tak, jestem księdzem redemptorystą, tu nazwisko, informacje biograficzne. Jak piszę, jestem księdzem, wszystko jest do sprawdzenia. Chodzi mi o sprawę molestowania nieletnich,
Dziwi się pan profesor, pewnie byłem sam molestowany. Proszę nie pytać o to, dlaczego jestem księdzem dzisiaj. To jednak sprawa wiary, która czasem rozgrywa się w człowieku mimo wszystko. Molestowany przez księdza, który jest znany, och, jak bardzo znany. Piszę tych kilka słów, by jakoś podziękować za twardość pańskiego stanowiska. Niezwykle cenię księdza Sowę, ale to się odnosiło do jakiejś telewizyjnej rozmowy. Ale to tak się jakoś dzieje, że jak się patrzy z pozycji poszkodowanego, to perspektywa się zmienia, jednak się zmienia. Dlatego właśnie dziękuję. Owszem, nie twierdzę, owszem, to nie jest tak, nie mam odwagi, argumentów, by coś mówić o pedofilii w Kościele. To może nie jest powszechne zjawisko, ale jest. Wiem o tym. Oby tylko tego nie wykorzystywać. Piszę, by podziękować jako poszkodowany. Życzę panu profesorowi wszystkiego dobrego. Kiedyś byłem na wykładzie pana profesora w Krakowie. To jest otwarty kościół. To jest kościół księży w opresji, zakonników w opresji, którzy otwierają się, prosząc o pomoc. I my tej pomocy musimy tym ludziom udzielać. Dziękuję.